unoszące się zapachy przetworów i dzieła stworzone od serca. Za nami popielowe, folkowe, czyli festiwal rękodzieła i regionalnych produktów. Uważam, że warto promować naturalne produkty, tym bardziej, że są to rzeczy, które z jednej strony trochę już nam zanikają, rękodzielnicy, jakieś stare zawody, a z drugiej strony jest teraz też rozkwit i potrzeba na produkty naturalne, na nieprzetworzoną żywność, na zdrową. A przede wszystkim trzeba lubić, a ja lubię całe życie, całe 50 lat już. Mam siedzieć na przykład w telewizor, patrzeć, czy gdzieś tam chodzić po koleżankach, czy gdzieś, no to zawsze siądę, coś zawsze jeszcze przedłubię. Głównie przyjechałem z paskami skórzanymi. Pasy wykonywane są z naturalnych produktów. 100% skóra różnych grubości, 4-5 mm. Na festiwalu można było zajrzeć do stoisk z naturalnymi kosmetykami, wyrobami szydełkowymi czy biżuterią. Mama dała mi ten pomysł, bo akurat ta pasja urodziła się u mnie podczas pandemii, bo ja byłam w klasie maturalnej, dostawałam depresji siedząc w domu, zamknięta i mama stwierdziła, zacznij robić biżuterię, to wcale nie musi być trudne. Zostaje nam lato na dłużej i można się cieszyć właśnie tymi suszonymi kwiatami. Podczas trwania imprezy został również rozstrzygnięty konkurs o złotą warzechę na najsmaczniejsze domowe przetwory, takie jak kiszonki, konfitury czy nalewki. Wszyscy uczestnicy festiwalu będą mogli popróbować konkursowych smakołyków i zagłosować na swój ulubiony. Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach. Nie jest to na tyle trudne, że trzeba mieć już zaplecze stolarskie. Po prostu trzeba ostrożnie podchodzić do narzędzi, z szacunkiem do materiału, który się obrabia, ale też starać się zrozumieć to, co się tworzy właśnie i dążyć do celu i nie tracić tego celu i działać z pasją. Popielów w tym roku zamienił się w stolicę rękodzieła, pokazując, że sztuka, która ożywa w dłoniach, jest tą najcenniejszą.